tym miejscu spocznie Patrick Peretti, który zginął w tragicznym wypadku. Te kadry wywołują skrajne emocje. Patrick Peretti, syn gwiazdy programu Królowe Życia, zginął w tragicznym wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy z 15 na 16 lipca. W piątek odbyło się ostatnie pożegnanie 24-latka. Młody mężczyzna spoczął na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie. Patrick Peretti ofiarą tragicznego wypadku. W ubiegłym tygodniu do mediów dotarła tragiczna informacja. W nocy z piątku na sobotę doszło do wypadku samochodowego, w którym śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie. Feralnej nocy za kierownicą siedział Patrick Peretti, syn popularnej celebrytki, która zyskała popularność po udziale w programie Królowe Życia. Syn Sylwii Peretti, podobnie jak jego mama, pasjonował się motoryzacją i uwielbiał szybką jazdę. Jedna z przejażdżek niestety zakończyła się w najgorszy z możliwych sposobów. Cała czwórka zginęła w wyjątkowo tragicznych okolicznościach. Pogrzeb syna Sylwii Peretti. 21 lipca odbyła się ceremonia pogrzebowa syna Sylwii Peretti. W kaplicy, jak i pod świątynią zjawiły się tłumy żałobników, chcących towarzyszyć zmarłemu 24-latkowi w ostatniej drodze. Jak poinformował Super Express, zarówno w kaplicy, jak i na cmentarzu zjawiły się tłumy. Nie zabrakło również ochroniarzy, którzy czuwali nad bezpiecznym przebiegiem obrządku. Dwa dni wcześniej miał miejsce pogrzeb dwóch pasażerów, którzy ponieśli śmierć w wypadku samochodowym. Wydarzenia te odbiły się szerokim echem w mediach i poruszyły opinię publiczną. W tym miejscu spocznie Patrick Peretti. Patrick Peretti spoczął na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie. Urna z prochami młodego mężczyzny została złożona do rodzinnego grobowca. Tuż po zakończonej ceremonii pogrzebowej, w miejscu spoczynku 24-latka pojawiło się morze kwiatów. Żałobnicy, chcąc oddać hołd zmarłemu, złożyli na grobie wiązanki z białych kwiatów. Poniższe nagranie i zdjęcia ukazują miejsce, w którym został pochowany Patrick Peretti.